Pomysł nagrania muzyki liturgicznej z tablatury Jana z Lublina zrodził się w momencie, kiedy został ukończony projekt rekonstrukcji wielkich organów w kościele franciszkańskim Świętej Trójcy w Gdańsku. Poprosiłem Agnieszkę Budzińską-Bennett, aby pomogła mi z tekstami do utworów instrumentalnych, które są zawarte w tablaturze. No i projekt został przedstawiony po raz pierwszy na festiwalu Organy Plus w 2018 roku, w październiku. I ku naszemu zaskoczeniu okazał się bardzo, bardzo interesującą rzeczą. Nie tylko od strony muzykologicznej, nie tylko od strony historycznej, ale także od strony artystycznej, muzycznej. Ta muzyka po prostu żyje. To jest bardzo interesująca muzyka, bardzo dobrze napisana, bardzo wymagająca, ale też głęboka. No i pomyśleliśmy, że dobrze byłoby ten repertuar nagrać, poszerzyć go o inne utwory. Zaprosiłem do współpracy Krakow Singers, fantastyczny zespół z Krakowa, i razem z tym zespołem, razem z Agnieszką w kościele tutaj w Olkuszu nagrywamy płytę z utworami z tablatury Jana z Lublina. A dlaczego w Olkuszu, a nie w Gdańsku? Otóż w międzyczasie instrument olkuski został odrestaurowany. Ukończono to także jesienią 2018 roku i okazało się, że ten instrument jest jakby wymarzony do tej literatury. Instrument, który powstał na początku XVII wieku, zaraz na początku XVII wieku, ale ze względu na wiele historycznych, wiele elementów konstrukcyjnych, wiele pomysłów brzmieniowych, konstrukcyjnych w tym instrumencie, można spokojnie nazwać instrumentem renesansowym, czyli instrumentem, który mógł był powstać jeszcze 50-60 lat wcześniej, i to bardzo nas już zbliżało do tego repertuaru z tablatury, który powstał mniej więcej około połowy wieku XVI. I potem druga zwrotka, przepraszam, trzecia zwrotka. Tenory śpiewają tak, jak jest zapisane w secie, a organy grają sopran i bas. Czwarta zwrotka. Do tenorów dołącza sopran śpiewany. Organy grają bas i baryt. Tablatura Jana z Lublina to zbiór ponad 200, prawie 300 kompozycji. Jest to największy zbiór kompozycji na instrumenty klawiszowe z XVI wieku, nie licząc wielkiej tablatury watykańskiej. Tablatura organowa sensu stricto, mimo że są tam tańce, są tam pieśni, ale jest to tablatura, która poświęcona jest muzyce na organy. Wybór musiał być podyktowany różnymi względami. Przede wszystkim chcieliśmy odtworzyć mszę, która, no jak się tutaj udało, w całości z tych elementów, z tych utworów z tablatury z Jana z Lublina można było złożyć. Zresztą tych mszy można złożyć kilka, używając różnych utworów z tej tablatury. Oprócz tego chcieliśmy także inne liturgiczne utwory, sekwencje, różne modlitwy, różne hymny pokazać. Stąd też musieliśmy dokonać naprawdę dużego wyboru i tutaj troszkę pomogła wiedza Agnieszki Budzińskiej-Bennett, która też, szukając materiału wokalnego do tych wykonań, mogła też dookreślić, które z tych wykonań, które z tych materiałów zbliżają się do tego oryginału, który jest w tablaturze Jana z Lublina, i też wybór był podyktowany tym, aby ten materiał wokalny wywodził się z tego materiału muzycznego, z tego materiału, który jest w tablaturze Jana z Lublina. Chodzi tutaj głównie o Cantus Firmus chorału gregoriańskiego, żeby po prostu był zgodny. Specyfika tego projektu zasadza się na bardzo ciekawej idei wykorzystywania czy wykorzystania nie tylko jakichkolwiek źródeł chorałowych, bo tak też można zrobić, graduale triplex czy jakikolwiek graduał wykorzystać, natomiast my poważyliśmy się na odszukanie źródeł
tabulaturze współczesnych i przede wszystkim źródeł związanych z obszarem tutaj Małopolski. Jan z Lublina pracował w Krakowie, był związany ze środowiskiem krakowskim, więc również te źródła są źródłami krakowskimi i to jest bardzo interesujące, ponieważ jedno z głównych źródeł chorałowych, których tutaj używamy, to graduał Jana Olbrachta i zdaje się, jest to jedyne źródło, które rzeczywiście prezentuje Cantus Firmus, a więc te melodie chorałowe, które Jan z Lublina wykorzystywał. W programie tym prezentujemy również utwory nieliturgiczne, a utwory religijne, które są przykładem pobożności czy to ówczesnej katolickiej, czy protestanckiej. Mianowicie utwory wielogłosowe oparte również na Cantus Firmus, na znanych pieśniach, czy to łacińskich, jak Dies es Laetitiae, czy to polskich. I zestawiamy je również właśnie z bardzo takimi melizmatycznymi, wirtuozowskimi opracowaniami tej samej znanej pieśni, opracowaniami organowymi i to tworzą się bardzo ciekawe całości, w jaki sposób wykorzystywano znane melodie, w jaki sposób przypominano je sobie jeszcze melodie dużo starsze, na przykład niż wiek XVI. I to jest też bardzo ciekawe zestawienie tego, co w Polsce czy w Małopolsce w ówczesnym czasie grano i co śpiewano. Więc jest to bardzo barwny krajobraz kultury muzycznej Polski połowy XVI wieku. Organy w Bazylice Olkuskiej to instrument wyjątkowy. Wyjątkowy nie tylko w skali kraju, w skali Polski, ale także w skali Europy, bo to jest jeden z niewielu instrumentów europejskich, którym stopień zachowania materii historycznej, oryginalnej jest tak wysoki, a jednocześnie instrument pochodzi z tak wczesnych lat, bo pochodzi z początku XVII wieku, 1615 rok. Instrument składa się, jest zbudowany z dwóch sekcji manuałowych i sekcji pedałowej. Są w tym instrumencie głosy, które no, są też charakterystyczne właśnie dla tego okresu w budownictwie polskim, chociażby cymbel polski, który będzie na płycie bardzo słyszalny, ale także i inne głosy, których menzuracja, których intonacja jest zupełnie inna niż tych głosów, tych samych głosów, tak samo nazywanych głosów z organów późniejszych. Jest to instrument wyjątkowy, ale jest to też zabytek, w związku z czym możliwość grania na tym instrumencie no, zawdzięczamy tutaj pozwoleniu ze strony księdza prałata, za co bardzo serdecznie dziękujemy. A też z tego powodu, że jest to zabytek, no, jest to instrument, który, no, z którym trzeba się obchodzić bardzo specjalnie i który, można powiedzieć, ma też swoje humory. Generalnie zabytki stoją w przestrzeniach i nikt im nic nie robi, one nie mają aktywnego życia, natomiast organy są tego rodzaju zabytkiem, w którym no, są też urządzeniem, które po prostu musi działać. W związku z tym działanie tego instrumentu też dla nas było bardzo istotne i tutaj trzeba się było podporządkować temu, co instrument podpowiadał, co instrument umożliwiał swoją właśnie, swoimi możliwościami technicznymi i brzmieniowymi, a możliwości brzmieniowych ma ten instrument naprawdę bez liku.